Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Zapraszam Was dzisiaj na program z serii Zabieram Was do Lumpeksu. I byłam w dwóch nowych, dla mnie nowych oczywiście, sklepach w Wadowicach, mianowicie w sklepie na Barskiej. Właściwie to są dwa sklepy, taki sklepik vintage na parterze oraz sklep second hand na piętrze. Byłam też w sklepie na ulicy Sienkiewicza, to jest taki duży dwupiętrowy Lumpeks. Także zapraszam już na relacje i zobaczymy się w mierzeniu na końcu filmu. I oczywiście proszę Was o zasubskrybowanie kanału. To jest bardzo ważne dla zasięgów. Jeśli zechcecie mi pomóc, to będę bardzo wdzięczna oraz wciśnijcie sobie polubienie. Witajcie kochani. Jestem w drodze dzisiaj do Wadowic. Słuchajcie, pojechałam tuż po szkole, żeby jeszcze nie było takich dużych korków. No i jadę teraz do nowych Lumpeksów na ulicę tam chyba Brzeską, o ile pamiętam, i Sienkiewicza. Nakręcę dla Was filmik, zabieram Was do Lumpeksu. Nowe sklepy, w których chyba jeszcze nie byłam, z tego co wiem, ale ostatnio radziliście mi, jak robiłam filmik o innych Lumpeksach w Wadowicach, że właśnie tam jest fajnie, więc zobaczymy dzisiaj. Także zobaczcie te relacje, jeśli uda mi się coś tam nakręcić, opowiem Wam, jak tam było. Jaki jest asortyment, jakie są ceny. No i oczywiście pokażę Wam zakupy z tych sklepów. Witajcie kochani, jestem przed odzieżą vintage na Barskiej w Wadowicach. Fajnie wygląda sklep, powiem Wam, jest taki duży, przestronne wnętrze, nie taki mały jak nasz salonik, ale zobaczymy, co tam fajnego mają. Pani pozwoli mi nagrać, no i słusznie. Postaram się Wam tak pokazać przegląd ciuchów, jakieś mniej więcej, jakie tam są ceny, także zobaczmy, co w środku. Kochani, bardzo podobał mi się ten sklep. Oglądam tutaj taką kurtkę skórzaną, która była praktycznie na wystawie. Było ją widać przez witrynę. Świetna kurtka, naprawdę. I kupiłam ją, zobaczycie później. Nie była wcale aż taka tania, bo ona była wyceniona. Ale wiele rzeczy, które tam są, są wycenione tak jakby całościowo, czyli wieszaki są oddzielne z kurtkami, z żakietami, z bluzkami, ze swetrami i one mają swoją tam oddzielną cenę i te ceny są naprawdę spoko, nawet po kilka złotych niektóre rzeczy są. Także powiem Wam, że no to dosyć mnie zaskoczyło, że te ceny były naprawdę niskie, ale też te rzeczy vintage, to takich vintage wartościowych, takich rzeczywiście real vintage, które by no na przykład nadały się do naszego sklepu, do naszej galerii z dobrymi składami, jakieś takie lepsze, no to nie było aż tak dużo. Było ich trochę, więc można tam powybierać. Dlatego nie dziwię się, że ta cena całościowa jakby tych rzeczy jest niewielka, no bo niektóre rzeczy tam faktycznie są już takie troszkę mniej nadający. Oczywiście to zależy, czego kto szuka, prawda? Bo może ktoś szukać do jakiejś konkretnej epoki, do filmu rzeczy, no i wtedy mu się coś tam może z tego przydać i na przykład na imprezę, na jakieś tematyczne właśnie wydarzenie, to jak najbardziej. Natomiast jakby rzeczy, które można by jeszcze dzisiaj nosić i które właśnie mają świetne składy, są świetnych marek, no to trzeba troszkę poszukać wśród tego asortymentu. Trzeba tam spędzić tam z godzinkę, dwie, żeby tak porządnie to przejrzeć. No ja tyle nie miałam, ale jak widzicie, tak pobieżnie przeszłam przez wszystko tutaj, przez buty, przez wieszaki. Było trochę też fajnych butów. Znalazłam tam może ze trzy pary takich, które mnie interesowały. Nie powiem, że wszystkie buty były takie vintage. Tutaj oglądałam takie bardzo ładne butki vintage. Niestety miały obcas zniszczony i już naprawa tego obcasa nie jest zbyt opłacalna, niestety. To nie chodzi o fleki, tylko tam zdarty była skóra z obcasa, więc no więc po prostu ja już się w takie rzeczy nie mam czasu bawić. Ale powiem Wam, że jedne buty tam kupiłam, zaraz zobaczycie, gdzieś w przebitce, bardzo, bardzo oryginalne, bardzo dobrej firmy. Także jestem bardzo zadowolona, że tam poszłam i że zobaczyłam te wszystkie właśnie ciuszki vintage w tym dolnym sklepie, bo to jest sklep, który się znajduje na dole. Na górze jest tej samej firmy second hand i tam są takie nowsze rzeczy, powiedzmy już trochę drożej wycenione, ale bardziej takie współczesne i bardziej dla większości osób prawdopodobnie atrakcyjne czy też przydatne. Aczkolwiek mnie się w tych rzeczach vintage wiele rzeczy naprawdę, naprawdę spodobało.
Nie oglądałam, powiem Wam, że już nawet spodni, bo no po prostu tak tylko przejrzałam z wierzchu, bo nie było na to czasu, tak jak powiedziałam, więc poszłam na żakiety, na kurtki, na torebki, bo torebki często można fajne w takich miejscach upolować. To jest taka podpowiedź, jak są torebki, to oglądajcie, bo czasem potraficie na perełeczki. Tutaj oglądam właśnie jakieś kurteczki, żakiety. I tak jak mówię, było też kilka takich ciekawych egzemplarzy tam. Jeden z tych żakietów widzieliście prawdopodobnie w live wczoraj. O, tutaj jest taki żakiet w kratkę z wełną, który ma bardzo ładną kolorystykę. No i jest bardzo oryginalny. I spodobał mi się i miał całkiem niezły skład, więc stwierdziłam, że go wezmę. Już nie pokażę Wam go dzisiaj w zakupach po tym teraz nagraniu, bo został w sklepie. Tak, został oczywiście, że wyczyszczony i tak dalej, ale wzięłam go do sklepu, bo stwierdziłam, że też nie wszystko będę powielać. Niektóre takie większe rzeczy od razu idą do sklepu. To jest chyba rozmiar 42 bodajże. Tutaj widzicie całkiem fajne torebki właśnie oglądam i też zobaczycie te torebki później, bo kupiłam dwie czy trzy torebki stamtąd. Jest taka właśnie tutaj czarno-brązowa, piękna torba z przepiękną podszewką ze skóry. Oczywiście ta torba została odświeżona i odrestaurowana, można powiedzieć, chociaż była i tak w super stanie według mnie. No, także te rzeczy vintage wymagają czasem nieco pracy, nawet czasem trzeba poświęcić im nawet godzinę pracy, żeby doprowadzić je do takiego super, super idealnego stanu, bo tylko, jak wiecie, tylko takie rzeczy ja w swoim sklepie umieszczam. Nie daję tam rzeczy takich, jak wyjmę ze sklepu, tylko one są zadbane już i są już w super stanie. No, zazwyczaj oczywiście kupuję rzeczy w super stanie. Tutaj jest spódnica, którą też zobaczycie, bo kupiłam ją dla siebie. Przepiękna spódnica z wełny w takim rozkloszowanym stylu. Prawdopodobnie myślę, że ona jest z lat 70., ale jest w stylu trochę takich lat 50. Mnie się bardzo spodobała. No i zobaczycie mnie. Mam nadzieję, że pochwalicie się stylówkę. Zobaczymy, co uda mi się do niej dobrać. Ale jest bardzo, bardzo ładna i ciekawa. Ja bardzo lubię takie rozkloszowane kroje. No i tutaj Wam jeszcze pokazuję takie ogólne przebitki. Tutaj widać też fragment takiego fioletowo-różowego żakietu, który zobaczycie też. I będzie on w sklepie, bo jest to też większy rozmiar. Przepiękna rzecz. No i kochani, bardzo, bardzo mi się podobał ten sklep. W ogóle zauważcie, jak fajnie jest urządzony. Już pomijam tam, czy są rzeczy na wieszakach i tak dalej, a są. No to bardzo, bardzo fajne umeblowanie. Tam jest takie szafy malowane ręcznie. Teraz przechodzimy na górę, bo nie zdążyłam już zrobić Wam przebitki, bo tam przechodziłam takim ciemnym korytarzem do tego górnego sklepu. No i ten sklep też jest bardzo schludny, panie były bardzo sympatyczne. Można było wiele rzeczy tu obejrzeć z bliska i no trochę lepsze może oświetlenie niż na dole, aczkolwiek tam też są świetne warunki, także nie można absolutnie narzekać. Ale tutaj są takie duże okna i naprawdę bardzo dobrze wszystko widać, jak widzicie, że naprawdę jest przestrzeń i wszystko jest ładnie wywieszone. Ceny troszkę już są wyższe niż tam. Były też rzeczy takie nawet dosyć drogie, ale nie zaskakujące jak na lumpek. To nie jest jakaś taka cena powalająca. Niektóre rzeczy w całkiem fajnej cenie udało mi się kupić. Oczywiście to już nie było kilka złotych, tylko bardziej kilkadziesiąt, ale nie narzekam, bo fajne, jakościowe rzeczy naprawdę warto za nie zapłacić. Słuchajcie, ja też nieraz kupuję rzeczy droższe. Czasem mi się udaje kupić za 5 złotych, ale czasem pójdę do jakiegoś sklepu, coś mnie zachwyci i zapłacę i 100, i 120, i więcej złotych, jeżeli naprawdę ta rzecz jest tego warta, bo to wszystko zależy, czy dana rzecz jest po prostu piękna i na ile pasuje do mojego stylu też oczywiście. Myślę, że Wy też tak patrzycie. No i stąd też pewnie przychodzicie na mój kanał, bo chcecie widzieć te perełki jakościowe i rzeczy wyjątkowe. Kochani, tutaj przeglądam jeszcze sweterki, będą jeszcze żakiety, ale nie będziemy się już nad tym tak bardzo rozwodzić. Zobaczycie, jak tam jeszcze torby za chwileczkę mierzę. To znaczy oglądam, bo toreb się nie da mierzyć. Można je przymierzać, o, do ubrania.
Tu jest jakiś płaszczyk był i sztuczne futerko, ale coś tam z tyłu na tym futerku było. I lecimy dalej. Przegląd kurteczek, ale kurtki w sumie mnie nie interesowały, bardziej takie płaszczyki jak już. Nawet coś tam fajnego było. No i oczywiście tutaj właśnie te torebki, które Wam opowiadałam, i naprawdę były fajne torebki. Niektóre były przecenione, więc też bardzo fajnie, ale naprawdę, tak jak mówiłam, musiałam tutaj troszkę pracy włożyć w te torebki, które udało mi się zakupić. Oczywiście są to torebki wyłącznie skórzane. O, tutaj jednej jest taki glimps, krótka przebitka jednej z tych torebek. Ale nie będziemy tak nad tym już siedzieć. I kochani, spodnie. Kupiłam jedne fajne spodnie, które też zaraz zobaczycie. No i w zasadzie jak na ten sklep to by było praktycznie na tyle. Nie będę Was już tutaj zanudzać, bo przecież nie pokażemy wszystkich ciuchów, jakie tam były. A było naprawdę z czego wybierać, powiem Wam. Hejka, kochani. Byłam na Barskiej w dwóch sklepach. Było super. W sensie i w vintage shopie tej samej marki, i w Lumpexie. Kupiłam dużo rzeczy, zobaczycie. Powiem Wam, że ten vintage shop jest dosyć tani, jak na vintage shop, ale też nie ma aż tak dużo tam takich powybieranych perełek. To jest faktycznie taki hurt vintage. Wszystko i z akrylu, i jakieś takie totalne już szmatki. Ale są też perełki, zobaczycie, bo wygrzebałam naprawdę fajne rzeczy i naprawdę w dobrych cenach, więc polecam Wam, jeśli lubicie szukać takich perełek vintage i wyszukiwać jakościowe rzeczy, to jak najbardziej znajdziecie tam super rzeczy. Jest duży, duży wybór. Skręć w lewo. Jest wygodnie, nawigacja mnie prowadzi, jak słyszycie. Naprawdę fajnie zrobiony sklep. Nie pokazałam Wam przebitki. O, karetka jedzie. Do tego drugiego sklepu już, bo nie zdążyłam, bo przechodziłam takim przejściem tam. No i też bardzo kulturalny sklep, fajne panie, miła atmosfera, miejsce jest i wszystko. Także kochani, polecam jak najbardziej te sklepy i chyba jestem już blisko kolejnego Lumpexu, który miałam odwiedzić. O, tutaj jestem już na Sienkiewicza i po drugiej stronie widzę Lumpex. Jest do 17, więc mam mało czasu. Musiałam mieć tak niewiele ponad pół godziny na każdy sklep, wiecie, i no i teraz mam też pół godziny na ten sklep, bo muszę wracać do Krakowa po kotka do weterynarza. Taki szybki wypas, słuchajcie, ostatnio jestem w biegu, ale mam nadzieję, że będzie warto tam zajrzeć. Polecano ten sklep, więc mam nadzieję, że tak, coś tutaj już widać, słuchajcie, ulica Sienkiewicza. Mam nadzieję, że faktycznie coś tu ciekawego, słuchajcie, utrafimy. O, słuchajcie, wchodzimy do 17, więc mam jeszcze chwilę czasu. Oj, proszę pani, proszę. A to jest na górze i na dole, tak? Dobra, okej, dzięki. Moi drodzy, tutaj przebitki z przymierzalni. Już nie mówiłam nic w sklepie, bo stwierdziłam, że to samo siebie
tłumaczy. Tutaj jest piękny płaszcz z wełną, duży procent wełny. Bardzo, bardzo mi się spodobał, także zobaczycie go za chwilę. Marynarka również z wełną, ale jednak stwierdziłam, że za duże były te rękawy. No i tutaj mierzę taką narzutkę, również w składzie było dużo wełny, włoską. Moi drodzy, już wyszłam z tego Nasienkiewicza i powiem Wam, że niestety, no tutaj jakość z tamtych rzeczy jest bardzo niezadowalający. Muszę przyznać, że no wiadomo, to jest lumpek, ale no tutaj 90% rzeczy moim zdaniem się już nie nadaje do odsprzedaży. W sensie oczywiście można w tym chodzić, ale no ja bym tego się nie ośmielała na przykład dać do mojego sklepu. No, dlatego też nie jest to miejsce dla mnie. Znalazłam jedną fajną rzecz. Płaszcz właśnie a propos kolekcji Chanel w przepięknych kolorach w rozmiarze L i właśnie w takiej fakturze typowo dla Chanel. Za chwilę już zobaczycie haul, czyli rzeczy, które kupiłam. Fajne rzeczy mi się udało znaleźć. Najlepsze były oczywiście na ulicy Barskiej. Przy okazji byłam też w I Love na 50% wyprzedaży i też kupiłam fajne rzeczy, ale to już będzie inny haul. Też fajne, naprawdę fajne rzeczy. Także kochani, zobaczymy się już w mierzeniu. Piękny krajobraz. Jadę właśnie do Krakowa. Jest po prostu uroczo. No i kochani, dzisiaj niestandardowo pokażę Wam najpierw rzecz, którą kupiłam w tym drugim second handzie, czyli w second handzie Nasienkiewicza i jest to płaszcz, słuchajcie, który był już w przebitce. Jest naprawdę śliczny, wcale nie był tani, powiem Wam, bo był wyceniony i rzeczywiście jest wart swej ceny. Będzie dostępny dla Was w sklepie, to jest płaszcz rozmiaru 42, pokażę Wam tutaj, Enter Fashion. Jest w idealnym stanie, serio. Zaraz Wam pokażę tu szczegóły. Zobaczcie sobie, jaki ma materiał, jaki ma przepiękny zestaw kolorów. Mam nadzieję, że dobrze to uchwyci. Postaram się nie ruszać przez chwilę. Prześliczny zestaw kolorów. Płaszcz jest wykończony takimi z prawdziwej skóry elementami. Ma guziki takie jakby trochę rogowe. Oczywiście guziki to jest kwestia zmiany, jeśli się komuś nie podobają. Natomiast ja uważam, że są bardzo spoko do tych kolorów. Już Wam mówię skład. Płaszcz jest, kochani, 86% wełny, no i nylon i poliester to jest zaledwie tam 14% całego składu, więc naprawdę spoko skład. 86% wełny w ogóle w dzisiejszych czasach to jest mega dobry skład. Oczywiście ten płaszcz, jak widzieliście już w garderobie, przebieralni, jest na mnie dużo za duży. On jest trochę oversize'owy, bo to jest taki model ale lata, czy może z lat 80. Ma chowane guziki w takim panelu, więc zobaczcie, bardzo fajnie wykończonym nawet. Tu Wam pokażę wszystkie szczegóły. Oczywiście, że ten płaszcz zobaczycie też w live w piątek, czyli jutro dla Was, ale chcę Wam pokazać tylko poglądowo, bo tam zwykle już takich dużych rzeczy nie mierzymy. O, moje włosy się nie mieszczą w tym płaszczu. O, ma taką stuję tutaj, zobaczcie. Wsadzę sobie te włosy do środka, bo wiadomo, że jak się ma czapki i tak dalej, to inaczej. O, jest. Słuchajcie, coś takiego. Mnie się skojarzył z tym płaszczem, który mi się tak niesamowicie podobał w kolekcji Chanel. Ten różowy taki właśnie dokładnie z tego tweedu. Tylko, że oczywiście tamten był różowy. Natomiast ten jest taki bordowo-wrzosowo rudy. I to jest przepiękne zestawienie. Ma kieszenie, tu widzicie. Ma tutaj guziki do samego dołu. Nie wiem, czy jest guzik zapasowy, bo się jeszcze nie przyjrzałam. Zaraz zobaczymy. W każdym razie, można sobie postawić stójkę fajnie. Akurat tu na stójce widzę, że nie ma guzika, ale to ja dołożę jakiś fajny guzik. Nie przejmujcie się, może taki właśnie statement jakiś guzik Wam tutaj przyszyję, żeby się wybijał. Albo idealnie pasujący do reszty. O, no uważam, że ten płaszcz jest po prostu śliczny i teraz są modne te rękawy znowu, te większe takie te, w ogóle jak już mówiłam w filmiku o trendach, płaszcze oversize to jest zupełny
top topów sezonu, czyli marynary i płaszcze takie duże są mega, mega modne. No i zobaczcie, jakie piękne kolory ma ten płaszcz, po prostu zakochałam się. Oczywiście nie jest na mój rozmiar, więc w ogóle nawet nie brałam pod uwagę, żeby sobie go zostawiać, bo nawet widać po rękawach, że nie tylko szerokościowo, ale długościowo są na mnie za duże. No jest też trochę za długi, mimo wszystko, bo jednak jeżeli ktoś ma tutaj większy rozmiar, to troszeczkę ten płaszcz się podnosi i rozszerza. Natomiast mi to spływa całkowicie, więc jak widzicie, tak to wygląda. No przepięknie wykonana rzecz, naprawdę jestem zachwycona tym płaszczem, nie ma guzika, więc ja tu coś wymyślę fajnego, jakiś taki fantazyjny guzior Wam tutaj dam. Jest co prawda tutaj, jakby widać, że nie było tego guzika, ale no musi być, bo tu się zapina pod szyję, czyli coś tutaj musimy wykombinować. Coś ozdobnego albo coś idealnie pasującego. Zawsze sobie możecie w razie czego zmienić. W każdym razie, tę piękną zdobycz, jestem mega dumna z siebie, że go znalazłam, bo tam było dosyć dużo płaszczy, jakoś nie zachwycił mnie ten towar w tym sklepie. Widzieliście tam przymiarkę dwóch jeszcze rzeczy, których de facto nie wzięłam w końcu. No, a teraz przechodzimy do drugiego sklepu, kochani. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, to ta spódnica też była w przebitkach. Kupiłam ją sobie, bo uwielbiam tego typu spódnicę. Linia A, trochę taka właśnie rozkloszowana, tu lekko przymarszczona i to jest 100% wełna. Ma piękny detal na dole, też ma taką jakby szczypankę, takie zaszycie potrójne. Może zrobię Wam zbliżenie, tam to zobaczycie, jak to wygląda. Tutaj widzę już może jakąś plamkę niedopraną, nie szkodzi, to ja sobie to wypiorę, bo jeszcze tej spódnicy akurat dla siebie nie prałam, to nie był mój priorytet w praniu jakby, ale tak to wygląda. Zrobiłam sobie takie kolorowe dodatki, bo ta cała granatowa, to granatowe body i ta spódnica, granatowe bodki jest tak jednokolorowe i tak ciemne, że jednak stwierdziłam, że aż tak bardzo tone in tone w granacie mi się nie podoba. Wolę jednak takie ciemne barwy trochę zestawiać kontrastowo z takimi wyrazistymi rzeczami. Przymierzę Wam jeszcze do żakietu teraz. No i ta spódnica jest taka coś między midi a maxi, więc idealnie będzie krótki do niej żakiet. A żakiet jest dopasowany, więc w ogóle uważam, że to mega wygląda. Przepraszam Was za to światło tutaj. Jest trochę problem z tym światłem, bo po prostu o tej porze, a nie mam innego wyboru, jak nagrywać o tej porze niestety, bo mam teraz wolne. Akurat mi świeci tu przez okno, a powinna była sobie zamontować roletę, co pewnie zrobię w końcu. Ta spódniczka też naprawdę nie była droga. Powiem Wam, że ponieważ nie mam wyszczególnionych cen na fakturze, to jakoś nie pamiętam wszystkich już teraz. Kilka złotych kosztowała. Coś może dychę, 12 zł. W każdym razie bardzo, bardzo fajna jest i jestem mega zadowolona z tego zakupu. Piszcie, czy się Wam podoba. Kochani, idę dalej. Widzieliście tam w przebitkach kilka kolejnych rzeczy, które Wam tu pokażę. Jedną z nich jest taki przepiękny żakiecik. I wiecie co, to jest? To jest jedwab. Jedwabna, nie tafta, coś takiego. Może nawet tafta na coś naszyta, albo taki po prostu taki jedwabik surowy z przepięknym nadrukiem. Zobaczcie, jak to wygląda. Coś takiego pięknego na Sylwestra, na okazję, na święta. Przymierzę Wam to tutaj do takich spodni świątecznych, ale też przymierzę Wam teraz tak, żebyście zobaczyli. Takie spodnie, które też kupiłam w tym sklepie, tylko na górze. O, zobaczcie tylko, na mnie jest to niestety za małe w ramionach i za krótkie, bo to jest taki żakiet, który byłby dobry na S-kę, ale ewentualnie XS-kę, jak na trochę oversize, ale byłby lepszy po prostu na niższą osobę, bo on ma w złym miejscu dla mnie, no tutaj muszę zapiąć te haftki, bo... O.
jest po prostu przepiękny. No i tak jak mówię, jest na mnie za mały, więc będzie dla kogoś, kto jest niższy, kto będzie chciał to cudo sobie mieć, jako, czy jako taki żupanik, kurteczkę, czy jako żakiet, bo to może być równie dobrze jako na przykład w lecie, czy na wiosnę, jako kurtka, taka na elegancką okazję. Przepiękna rzecz, zobaczcie jeszcze raz z bliska, tak to wygląda. I to jest takie jakby lekko ocieplane, jest podwójne. Pod spodem jest drugi materiał, czarny, więc ma to dwie warstwy po prostu. Nie wiem, to nie jest dwustronne, bo to jest, tutaj ma takie szwy od środka, że widać, że to nie jest dwustronne. Kochani, idę dalej. Teraz zobaczycie bluzę z tej części takiej, za, powiedzmy, za niewielkie pieniążki. Vintage z takimi różnymi rzeczami. I zobaczcie, kupiłam bluzę, która jest z zamszowej skóry, naturalnej, i to naprawdę było bardzo tanie, więc jak widzicie, można wyszukać przepiękne perełki tam wśród tych rzeczy za kilka złotych nawet. Tam bluzę przypuszczalnie komuś podaruję albo odsprzedam, może będzie w sklepie, zobaczymy, bo to jest męska bluza, ale mnie się mega też podoba. Może być też na panią L lub XL, bo naprawdę jest duża. Jeżeli lubicie takie coś w formie takiej kurtki albo właśnie po prostu bluzę, bo ktoś mnie tam pytał o zamszowe bluzy, to jest taka koszula zamszowa większa, na przykład świetna będzie do jeansów. No, wcale nie uważam, że może być tylko dla mężczyzn, bo świetnie by wyglądało jaka taka wierzchnia bluza i taki zamsz, bardzo przyjemny, zobaczcie, jest naprawdę ciepły, ma takie jak w ogóle kropeczki i będzie przepuszczał, nie będzie, taki, nie będzie się w nim człowiek pocił, bo przepuszcza tlen w związku z tymi kropkami. Pokażę Wam ją do, zobaczcie, w stylówce, do tych spodni właśnie takich. Tutaj mam dzisiaj je uniwersalne, będę też mierzyć je do kurtki. Więc zobaczcie, jak to fajnie do tego wygląda. Mnie się mega podoba. Uważam, że to może być po prostu coś jako kurtka użyte. Albo jako po prostu męska koszula też. Dlaczego nie na podkoszulek na przykład. Piękna rzecz, naprawdę. Słuchajcie, następna rzecz. Mam tu taką śliczną kurtkę. Zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia. Oczywiście, że to jest rozmiar 44, więc na mnie za duże. Myślę, że na L-kę XL-kę będzie super, bo może być też na L-kę oversize'em takim. No natomiast na M-kę, S-kę to już jest przesada. No, ja Wam tutaj do tych spodni znowu już pokażę, bo kolorystycznie pasują. Ale popatrzcie, jakie to jest piękne. No po prostu idealny stan. Zobaczcie, ten błękit z tyłu. Śliczny błękit ma. I z tyłu jest całkiem gładka ta bluza. Tak wygląda. Rękawki ma tutaj też gładkie i one są wywijane, bo mają takie, widzicie, coś. I to się powinno tak wywinąć, że ten rękawek jest taki, o, na wierzchu jest wywinięty. Patrzcie, jaka śliczna rzecz. Po prostu to jest boskie. Naprawdę. Jak Wam pokazuję, zobaczcie, oczywiście, że to zobaczycie w live, jakieś farfocle mi się tu jeszcze przyczepiły, ale to się tym nie przejmujcie. Już Wam powiem skład, tylko nie mogę się coś dogrzebać do metek. O, jest metka. Słuchajcie, 100% wełna, pure virgin wool napisane jest. Pokażę Wam metkę, żeby nie było, że jestem gołosłowna. O, jest. I patrzcie, jakie ma śliczne rogowe guziczki z takimi szarotkami górskimi, bo to jest taka jakby bluza trochę na ludową robiona, ale jest przepiękna, piękny stan, naprawdę. Uważam, że jest mega i ma takie jeszcze domeczki kochane, tutaj zobaczcie sobie. No i oczywiście ma kieszenie, jest mega wygodna, można ją używać jako kurtkę przejściową, można ją używać jako bluzę, jeżeli macie takie obszerne kurtki wierzchnie, to możecie to traktować też jako bluzę na podkoszulek po prostu, no albo wiosną nosić. No w każdym razie przecudowna rzecz i no to tam już nie kosztowało 6 zł, ale też nie było drogie, także naprawdę tam ceny w tym sklepie są całkiem fajne, powiem Wam. No i moi drodzy, pokażę Wam jeszcze chusteczki. Dwie jedwabne chusteczki, były bardzo tanie akurat, bo to był taki stos chusteczek. Przepiękne kolory, zobaczcie. Z jednej strony jest kremowa z lekkim różem, z drugiej odwrotnie. Różowa z lekkim kremem. To jest 100% jedwab. Śliczna, taka niewielka chustka pod szyję. Cudowne kolory, naprawdę. I mam jeszcze z wiskozy szalik, naprawdę w bardzo ładnym zestawieniu kolorów też. Jak nowy, zobaczcie. Taki też ciekawy, jak ktoś lubi róże, fiolety i takie wzorki, jest mu dobrze w takich kolorach, teraz są modne te fiolety też, to jak najbardziej pod szyję coś takiego
będzie fajnie wyglądać. Także mam dwie chustki, a to są takie dodatki. Słuchajcie, teraz coś superowego. Pokażę Wam mega buty. Patrzcie. Ale to jest rzeczywiście coś, co ciężko jest wystylizować i co nie każdemu się spodoba. Ale patrzcie, jakie piękne buty marki Barrac. Z boku są takie. Mają tu nawet napisy Barrac. Skóra, oczywiście skóra. I to jest jakaś chyba bawola skóra na wierzchu. Zobaczcie, jakie w środku są mega. No, jakby taka krowia skóra, zobaczcie, tylko zafarbowana na turkusowo jest ta biała część. No piękne, tutaj podeszwy mają też takie przysłonie, to żeby się ześrodkował napis, Barrac pisze, no, takie kwadraciaki z przodu, ale są na takim lekkim koturnie, no i naprawdę są super, zaraz mnie zobaczycie w nich w przebitce. Bardzo, bardzo fajne buty, słuchajcie, mega jakości i będą w sklepie. Oczywiście na mnie są... nie są dobre, więc będą do sprzedania. Ale ja miałam nadzieję, że będą, ale niestety są za duże na mnie. No cudowne są, po prostu są tak oryginalne, niesamowicie, że wow. Dobra, kochani, lecimy dalej. I teraz kurtka. Moi drodzy, kupiłam prześliczną kurtkę. Wszystko jest prześliczne u mnie. No ale naprawdę, ja kupuję prześliczne rzeczy, bo ja się tak zachwycam pewnymi rzeczami, że muszę je po prostu kupić. Cieszę się, że mogę je kupować dla Was, jeśli to jest coś dla Was. Patrzcie, jaka zarąbista kurtka. Wszystko Wam pokażę. Ona była na wystawie tam w tym i ona troszkę kosztowała więcej. Tutaj jest takie lekkie zadrapanie, które oczywiście pięknie zapastuje kolorem, nie będzie nic widać. Ale na razie jest tak, jak jest. Jak nówka, prócz tego małego zadrapania, ale to naprawdę nie będzie stanowić żadnego problemu, ani nie będzie tego widać. Krótka kurtka, czyli mega modna teraz, skóra naturalna, vintage, zobaczcie, jakie ma fajne rękawy. Z tyłu ma zamki, w ogóle, które sobie można rozpiąć ewentualnie, jak się chce mieć większy pas. To jest ramoneska, tu ma też takie zameczki złote, popatrzcie. Ma poduchy. I wygląda superowo na sylwetce. Pokażę Wam do tej spódnicy, ale zaraz mnie zobaczycie też w innej stylówie. Od razu potem. W stylówie ze spodniami oczywiście. I patrzcie, jakie to jest superowe. Po prostu jestem tak zakochana w tej kurtce. Jest przecudowna. Tu jest takie coś, czym się spina jeszcze dół, żeby sobie to fajnie zaciągnąć. O, o, o. Można sobie dociągnąć pas. Właściwie, kurczę, nie wiem, czy się pozbywać tej kurtki, bo jest tak świetny krój tej kurtki. I zobaczcie, jak ona leży z tyłu, dzięki tym zamkom. Można sobie tu oczywiście to trochę rozsunąć, jak się chce mieć tak... O, tylko, że musi być równo rozsunięte, bo jeden jest mniej, a drugi bardziej. No po prostu jest przepiękna. Tu ma jeszcze takie zamki. No i pokażę Wam też podszewkę. Jest świetna, naprawdę. Uważam, że tam ta cena, te kilkadziesiąt złotych, które za nią dałam, też wcale nie jest wygórowana, jak na taki sklep. No jeżeli jej nie odsprzedam, to nie będzie jej w sklepie. Ja jeszcze się zastanawiam. No oczywiście, skóra naturalna i bardzo fajna wiskozowa podszewka, taka śliska, więc jest przepiękna i w ogóle uwielbiam ten efekt takiej przecieranej skóry, niby takiej postarzanej, ale ona taka ma być. Ona jest taka właśnie w różnych odcieniach brązu, taka wycierana, hardkorowa trochę. Coś przepięknego. Od razu Wam pokażę też torebkę do tej skóry, bo będzie pasować fajnie. Zobaczcie, od razu pokażę Wam z tą skórą. Będzie do sklepu. Ona jest taka typowo vintage. Te torebki takie mniejsze u nas nie są wcale tak drogo wycenione i są naprawdę świetne. Patrzcie, jakiś śmieszny, fajny, marszczony model. Taka mięciusieńka skórka. I zobaczycie zaraz ją w stylówce właśnie z tą kurtką już i ze spodniami. No mega, mega fajna. Bardzo fajna w środku. Też ma przegródkę jedną na kieszeń, drugą w środku na kieszeń. Piękny kolor skóry. I to wiązanie jest też bardzo urocze. Mnie się to strasznie podoba. Uwielbiam takie torebki mięciutkie. Jest bardzo przyjemne, słuchajcie. Także tak to wygląda z kurtką i uważam, że to bardzo pasuje. Mega to wygląda. Do tej bluzy też bym fajnie wyglądało. No i moi drodzy, mam jeszcze trzy rzeczy. Spodnie. Już jedną torebkę widzieliście, więc jeszcze mi zostały dwie.
super spodnie, bardzo fajnej marki, Dry Corn for Beautiful People. Taki raczej niższy stan, średni niższy. Na pewno nie jest to stan wysoki, teraz te niższe stany wracają. I zobaczcie na ten materiał. Super, super fajny materiał. To jest taki stare złoto, czy też mosiężny kolor, może to jest mosiądz nawet. Tutaj mają takie fajne guziczki. Z tyłu są takie proste. I to są takie typowe cygaretki, takie chinosy, czy chinosy, jak kto woli. Super, mega fajne spodnie, naprawdę, piękny kolor i one mają takie srebrne i białe jakby wzorki na sobie, także srebro ze złotem i taki biały, biała jodełka jakby na tym jest. Ekstra spodnie na jakieś odświętne okazje, słuchajcie. Na przykład właśnie do tej bluzy, do tej kurtki, właściwie do wielu rzeczy tutaj, które Wam pokazywałam. Nawet do tego żakietu złotego, bo to też ma taki złoty kolor w sobie. Ten materiał jest taki złoty. Więc te spodnie naprawdę praktycznie do wszystkiego pasują. Jest strasznie fajne. Naprawdę jestem zachwycona tymi spodniami i one też były na tym nowym towarze na górze. To nie były z tego sklepu Vintage, tylko z tej górnej części też były trochę droższe. Też już nie pamiętam, ale coś też kilkadziesiąt złotych kosztowały. Koło 20 coś albo 30. W każdym razie naprawdę warto było, bo są śliczne po prostu. Są bardzo wyjątkowe. Rzadko się zdarza taki ładny kolor i wzór spodni. I pokazuję Wam je oczywiście w zestawieniach tutaj. I tak jak mówiłam, już widzieliście je w zestawieniach z kurtką i bluzą. Tymczasem torby, słuchajcie, mam piękną torbę. Francesco Biagi, więc mega markowa torba. Oryginalna, zobaczcie, tu jest zawieszka Francesco Biagi, taki żółwik. No i w ogóle tutaj wszystkie te części, tutaj jest tak samo napisane. I w środku oczywiście. I bardzo ciekawa torba, zobaczcie. Ona, można ją przewieszać, tak. Można ją nosić na ramię normalnie, tak. Tak, i można ją... Ona ma tutaj taki system takich jakby magnesów. W środku też jest podszewka z tym żółwiem, słuchajcie. W środku tak wygląda. I jest taka jakby na A4, ale podłużna, wąska i ma tutaj też kieszonkę na zamek w środku. Więc taka duża, ale dosyć płaska torba. Jak ktoś na przykład dokumenty nosi i tak dalej i nie potrzebuje takiej wypchanej, ale właśnie chce mieć większy format, to super. Super wygląda. Piękna zawieszka też. Także te torby naprawdę udało mi się w miarę niedrogo, jak na nowy, taki nowy towar w zasadzie kupić. Ale są, bardzo jestem z nich zadowolona i oczywiście będą dostępne w sklepie. Tu jest druga torba, którą widzieliście w przebitkach. Vintage torba przecudowna ze skóry. Zobaczcie, jaka jest miękka i w pięknym zestawieniu tego rudego brązu do czarnego. I ma fajne przegródki, pokażę Wam od razu. Zobaczcie, taki kolor piękny podszewki, też taki ozdobny jakby. Będę Wam to pokazywać też w live. Ta przegródka jest zapinana na zamek. Tu jest zamek w głównej kieszeni, w środku jeszcze jest jedna przegródka na zamek z napisem i to jest, słuchajcie, El Credi torba, więc bardzo fajnie, mega. Tu jest kolejna przegródka z takim, o, z takim magnesem. No i patrzcie, jak fajnie to wygląda. To jest taka spokojnie na A4 albo nawet większa, ale bardzo praktyczna z tymi przegródkami, można sobie fajnie poporządkować. No i pięknie wygląda ta torba. Naprawdę jestem zadowolona z tych zakupów bardzo. Kupiłam cztery torby, jeszcze jednej tu nie mam. Mam ją w sklepie, ale pokażę Wam ją w live'ie następnym już. Albo nawet, może to było wczoraj w live'ie. Troszkę się pogubiłam, za dużo jest tych rzeczy, ale nie przejmujmy się tym. Słuchajcie, to jest wszystko na dziś. Mam nadzieję, że się Wam podobały moje zakupy i że będziecie chętnie odwiedzać nasze live'y i sklep, bo część tych rzeczy jest właśnie dla Was i bardzo serdecznie Was zapraszam na piątkowy live, czyli na jutro. Zobaczycie kolejne perełeczki, rzeczy stąd, szczegółowo pokazane z cenami, z rozmiarami i też jakieś inne rzeczy, których jeszcze nie widzieliście. Także do zobaczenia, kochani, i zapraszam Was też na kolejny haul lumpeksowy, a we wtorek już zapowiadam, w Święto Zmarłych nie będzie live'a w tych dniach, które są wokół Święta Zmarłych, tylko wstawiam filmik o biżuterii vintage, która będzie w sklepie, o bibelotach, porcelanie i innych takich pięknych rzeczach, które zamierzamy
dać do sklepu i które będą też dostępne dla Was. Niektóre z tych rzeczy są vintage od mojej mamy. Pokażę Wam też przecudowną biżuteryjną torebkę, którą będę trochę reanimować, też którą otrzymałam od mamy, kiedyś mi obiecała, nie wiem czy pamiętacie, więc teraz dostałam tą torebkę i pokażę Wam szczegóły. Jest przecudowna. Także zobaczymy się już niedługo. Cześć, pa!